Witam w audycji Gościa Radia 5. Jest dziś z nami pan Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Suwałk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Cieszę się, że możemy po długim czasie znowu rozmawiać. Dziękuję za zaproszenie do radia. Też się cieszymy. Pytania zadaje Artur Parafinowicz. Dzień dobry państwu. Słowem wstępu, pana posła zaprosiliśmy nie bez powodu. Ostatnio wróciła kwestia pomnika w miejscu tymczasowego obozu ofiar Obławy Augustowskiej przed ich rozstrzelaniem, bo taką nazwę pomnik nosi. Ostatnio gościł u nas pan Marian Luto, wieloletni samorządowiec, i podniósł sprawę, kwestionuje nazwę, mówi, każda forma upamiętnienia jest właściwa, ale stosowanie nazwy obóz jest karygodne, bo nie ma dowodów na taki obóz. Jako potomek pomordowanych oczekuje sprostowania. Wielokrotnie przywołał pana nazwisko podczas tej audycji. Co pan na to? Do wiarygodności pana Mariana Luto to się później odniosę, jeżeli pan pozwoli, bo to nie jest najważniejsze. Ale mogę powiedzieć na wstępie, że ta wiarygodność jest zerowa albo ujemna nawet, ale to za chwilę wytłumaczę dlaczego. Natomiast skupmy się nad tym najpierw, co najważniejsze. Najważniejsze jest to, w moim przekonaniu, że wszyscy powinniśmy w sposób godny i zgodny upamiętnić i upamiętniać ofiary Obławy Augustowskiej, ponieważ to byli żołnierze Puławskiego podziemia, którzy nie pogodzili się z nową, tym razem sowiecką okupacją i podjęli walkę o prawdziwą niepodległość Polski i za to zginęli. Zginęli oni, zginęli też częściowo członkowie ich rodzin. I to jest fakt podstawowy. Drugi fakt podstawowy jest taki, że przez cały PRL ta zbrodnia Obławy Augustowskiej, to ludobójstwo, bo i tak trzeba to nazywać, z uwagi na skalę i fakt, że została ta zbrodnia dokonana w czasach pokoju, już po zakończeniu II wojny światowej, była ona skazana na niepamięć, na zagładę. Raz zamordowano tych ludzi aresztowanych, znaczną ich liczbę, do końca nawet dzisiaj nie wiemy jeszcze jaką. Pierwotnie sądzono, że to około 600 osób, teraz się okazuje, z najnowszych badań wynika, że znacznie więcej, choć ostateczne liczby jeszcze nie znamy. Nie znamy także wciąż miejsca spoczynku doczesnych szczątków ofiar. No i to się stało wtedy, kiedy inni zaczęli robić w komunizmie, w Polsce, w PRL-u swoje kariery. No i właśnie do lat 90. praktycznie o tym, do końca lat 80. szczególnie, może tak, sięgnijmy jeszcze do roku 87, kiedy powstał Społeczny Komitet Poszukiwania Osób Zaginionych w lipcu 1945 roku. Członkiem tego przedsięwzięcia był przecież współwłaściciel Radia 5 Piotr Bajer i tu szacunek za to właśnie, co wtedy było robione, bo ustalono wówczas tych właśnie prawie 600 nazwisk osób zaginionych. No i potem w latach 90., kiedy można było już badać tę sprawę w wolnej, suwerennej Polsce, niestety w 1992 roku prokuratura wojewódzka w Suwałkach zawiesiła śledztwo. W tym samym roku właśnie ten Komitet Poszukiwań Osób Zaginionych w lipcu 1945 roku złożył właśnie materiały, które udało mu się wypracować do prokuratury i prokuratura zaraz potem zawiesiła śledztwo. Dziwna to była decyzja, a przypomnijmy, że to jest czas, kiedy dopiero były wyprowadzane z Polski wojska rosyjskie. Także byliśmy u progu niepodległości, suwerennego państwa i można było tę sprawę dalej badać. Milczenie właściwie było w jakim stopniu, można powiedzieć, dalej utrzymywane, chociaż zaczynały się już obchody, organizowano obchody właśnie rocznicowe przez kolejne lata, ale jakby prawda i pamięć nie była mocno poszerzana, zwłaszcza w skali ogólnopolskiej. I właśnie w ostatnich latach, w ostatnich 7-8 latach nastąpił bardzo intensywny postęp w tej sprawie, a zaczęło się od 2014 roku, kiedy z mojej inicjatywy i z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości Sejm po raz pierwszy podjął uchwałę oddającą hołd i cześć ofiarom Obławy Augustowskiej. Za rok, w 2015 roku, to jeszcze były rządy poprzedniej koalicji PO-PSL, udało mi się przeprowadzić i uzyskać większość sejmową, projekt ustawy, który ustanawia dzień 12 lipca, a więc dzień, który historycy ustalili jako początek tej wielkiej akcji pacyfikacyjnej, Dniem Pamięci Obławy Augustowskiej. To był bardzo ważny, powiedziałbym, epokowy krok, jeżeli chodzi o przenoszenie wiedzy, świadomości z wymiaru lokalnego i regionalnego na skalę ogólnopolską do wymiaru krajowego. Potem nastąpiły bardzo intensywne działania upamiętniające. Powstawały nowe pomniki. Przypomnijmy, pomniki mamy na rondach w Suwałkach, Augustowie, w Sokółce,
zostały ulokowane tablice i poświęcone tablice memorialne w kościołach w czterech miastach powiatów, które były objęte obławą augustowską, więc w Suwałkach, Sejnach, Sokółce i Augustowie. Powstał taki znak pamięci, tablica memorialna na Jasnej Górze w Częstochowie, nagrobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Powstały publikacje, szczególnie publikacje pani Teresy Kaczorowskiej na temat obławy augustowskiej. Ja od 10 lat organizuję konkurs By czas nie zaćmił niepamięć w poszukiwaniu prawdy o Katyniu Smoleńsku i obławie augustowskiej, gdzie powstały bardzo cenne prace, zostały wydane drukiem na 10. rocznicę. Panu redaktorowi po zakończeniu naszej rozmowy przekażę ten tom, bo bardzo to jest ciekawa publikacja, pokazuje jak przyrasta wiedza o obławie augustowskiej wśród młodzieży dzięki między innymi temu konkursowi. No i ostatnim takim aktem bardzo ważnym było odsłonięcie tej instalacji memorialnej w Puszczy Augustowskiej na drodze, przy skrzyżowaniu dróg w lesie, niedaleko GIP, w stronę Rygoli. I tutaj, jeżeli chodzi o to miejsce, bo pan redaktor jakby chyba z tego powodu głównie mnie zaprosił, żeby o tym porozmawiać, to ono nie zostało przeze mnie ustalone przecież. Ja jako poseł wspieram działania Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. To była inicjatywa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, i Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, na którego czele stoi ksiądz prałat Stanisław Wysocki, ustalił to miejsce zwłaszcza przede wszystkim, o ile wiem, a wiem, że tak właśnie było, na podstawie badań rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał, a szczególnie profesora Nikity Pietrowa. Przypomnę, że Stowarzyszenie Memoriał zostało rozwiązane niedawno przez Putina, działające to stowarzyszenie w Rosji, a parę dni temu otrzymało Nagrodę Nobla. Więc chyba większa jest wiarygodność memoriału, który otrzymał Nagrodę Nobla, niż zeznania czy dywagacje, jakieś opinie pana Mariana Luto, który w całej swojej biografii w PRL-u jednak wysługiwał się tym, którzy niestety prawdę ukrywali o obławie augustowskiej. Przypomnę, że pan Marian Luto, jako dość młody człowiek, bo niespełna 30-letni, był już naczelnikiem gminy Giby. To były lata 1973-74. Wtedy mógł coś zrobić dla sprawy pamięci i prawdy o obławie augustowskiej. Nie znam, nie wiem. Myślę, że nikt nie wie, żeby cokolwiek zrobił. Raczej nie zrobił, bo to był okres, kiedy właśnie władze w Polsce sprawowali ci, którzy nie chcieli tej prawdy i nawet zastraszali przecież, i to bardzo poważnie, członków rodzin obławy augustowskiej do tego stopnia, że nawet po 90 roku, już nie mówię do 90, niektórzy się bali o tym mówić. Potem pan Marian Luto był wiceprezydentem Suwał w bardzo wrednym czasie, lat 80., 83-90. W 90 roku zdążył jeszcze być krótko prezydentem Suwał. Te władze, które on reprezentował, nie sprzyjały poszukiwaniom prawdy i upamiętnianiu obławy augustowskiej. Teraz pan Luto powołuje się na swoją siostrę, jak rozumiem, jak domniemuję, panią świętej pamięci Annę Idzikowską, która z tego co wiem, nie żyje, więc nie może być świadkiem, który może tę sprawę, te swoje obserwacje przybliżyć. I jeżeli chodzi o świadków, panie redaktorze, to proszę pytać oczywiście głównie o to Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, bo ja nie jestem ani autorem, ani właścicielem tej instalacji. Ja wspierałem logistycznie, wspieram i będę wspierał działania na rzecz upamiętnienia. Widzę, że pan chce mi przerwać, ale jeszcze sekundę. Za moment skończę ten wątek. Więc są świadkowie, i to myślę, że jest wielu świadków, bo memoriał to jest jedno, a świadkowie to jest drugie źródło. I tych świadków jest więcej niż ta jedna osoba, na którą się powołuje pan Marian Luto. I jeżeli już mam skończyć ten wątek, to powiem tak. Pan Marian Luto, żeby chciał dyskutować o tej sprawie, naprawdę merytorycznie, to by nie atakował mnie, bo ja nie ustalałem tego miejsca. Ja nie inicjowałem tego przedsięwzięcia, przecież bardzo gorąco je popierałem i wspierałem w tym, żeby ono mogło być upamiętnione. I jeżeli by pan Marian Luto, czy ktokolwiek miał wątpliwości, czy to było w tym dokładnie miejscu, czy był ten obóz, do tego, co to jest obóz, za chwilę jeszcze wrócę, że był dokładnie w tym miejscu, to niech potraktuje to jako miejsce symboliczne, bo przecież jednak, chociaż zdaniem memoriału i świadków, to jest miejsce realne. Ale ja tego nie będę rozstrzygał, to nie do mnie należy. Minęło prawie 80 lat. Tak. Dobrze pan zauważył, że chce przerwać. Pamięć jest bardzo różna. Bo odpowiedź rodzi pytania. Proszę zauważyć też, bo pan mówi tu skromnie. Ci, którzy o tym mówią, wtedy byli albo bardzo młodymi ludźmi, albo dziećmi wręcz. Większość z nich nie żyje. No jest wielki problem. Pan umniejsza swoją rolę, że proszę pytać związek, ale nie da się ukryć, że pan
że tak powiem, był bardzo zaangażowany w powstanie tej instalacji. Ale nie ustalałem miejsca, panie redaktorze, i nie ustalałem tego miejsca. Właścicielem instalacji jest Związek Pamięci Ofiar Buławy Augustowskiej i jest pomysłodawcą. Powtarzam w skrócie raz jeszcze. Pana ocenie, niefortunna nazwa, skoro rodzi takie dyskusje. Ale nie już w maju przecież ale było podnoszone, że tam obozu nie było. Nawet jeden z naukowców, byłych pracowników IPN-u na łamach gazety ogólnopolskiej zwracał uwagę. No jakie gazety wyborczej, panie redaktorze? No tak. O czym rozmawiamy? Pan ma wątpliwości, o co chodzi gazecie wyborczej? Ja nie mam. Nie reklamujemy nazwy, dlatego mówię gazety ogólnopolskiej. A ja mówię o tym, żeby powiedzieć, wywołać te nazwy po to, że czytelnicy wiedzą i słuchacze nasi, co to jest, czym jest gazeta wyborcza i jaki jest jej stosunek do tych spraw. Skoro mówimy jeszcze o tej sprawie, to też podczas audycji, w której uczestniczył pan Marian Luto, został wywołany temat obchodów. Zaraz, do obchodu za chwilę może. Ja oczywiście bardzo chętnie o tym powiem. Ale najpierw skończmy ten wątek, panie redaktorze. Więc jakby jeszcze raz powtarzam, pan Marian Luto zaatakował mnie, bo to jest działanie polityczne. No przecież to nie oszukujmy się. I zaprosili się państwo go dlatego, że też jakby chętnie jakby ten wątek pokazujecie. Nie jest wiarygodnym świadkiem pan Marian Luto. To był człowiek, który służył w PRL-u tamtym władzom. To jest człowiek, który powołuje się dzisiaj na siostrę, która nie żyje. I niestety nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. A teraz ja mogę przywołać nazwiska osób, które mówią co innego zupełnie. I mam tych nazwisk nawet sporo, ale nie będę o tym mówił, bo to jedni żyją, drudzy nie żyją. Ale naprawdę proszę ewentualnie porozmawiać z przedstawicielami Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej w tej sprawie, bo pan Marian Luto jakby, proszę zwrócić uwagę, jakby nie skierował swoich pytań do tego, kto jest inicjatorem i właścicielem. Ja wspierałem i będę wspierał w dalszym ciągu, bo to są bardzo ważne rzeczy do upamiętnienia. Panie doktorze, pan był chyba podczas uroczystości odsłonięcia tej instalacji 16 maja 2022 roku. Oczywiście, rozmawialiśmy. Ogromna liczba ludzi, wszyscy wzruszeni. Naprawdę to jest niezwykle wzruszający znak pamięci. Mam przed sobą miniaturkę, statuetkę Chrystusa Wrocławliwego. Tam jest właśnie postać Chrystusa Wrocławliwego odzwierciedlona na posągu. I jest krzyż, jest tablica, obelisk, dzwon, przede wszystkim dzwon. Jak ten dzwon się rozległ podczas uroczystości odsłonięcia, wszyscy prawie płakali, albo przynajmniej tłumili płacz. I panie doktorze, o co chodzi panu Marianowi Luto? Teraz, kiedy jest właśnie wreszcie ta pamięć intensywniejsza niż kiedykolwiek, kiedy no, mamy jeszcze problem z dotarciem do prawdy, bo wiadomo, jaka jest sytuacja geopolityczna. Rosja nie udostępnia nam swoich archiwów ani Białoruś, żebyśmy mogli zbadać, czy w kaletach znajdują się szczątki pomordowanych, czy w innym miejscu. Tego nie wiemy, ale powtarzam raz jeszcze. Tej nazwy nikt nie ustalił jakby jako takiej skodyfikowanej i obowiązującej. Moja nazwa jest inna i panu to mówiłem. Pytań mam jeszcze dużo. Już, ale ramówka rzecz święta, musimy przerwać. Dobrze. Czas na reklamy i do audycji wrócimy. Pan mnie prosił raz na parę lat, to ja to no jeszcze, nie przesadzajmy, jeszcze powiem. Raz panie na parę lat. Moja nazwa dla tej instalacji. Panie pośle, zapewniam, do rozmowy wrócimy. Bardzo proszę. Ale rozmowa dynamiczna na temat pomnika w miejscu tymczasowego obozu ofiar Obławy Augustowskiej przed ich rozstrzelaniem, który odsłonięto w maju na Sejnieńszczyźnie. Wracamy do tematu, który wywołał pan Marian Luto, wieloletni samorządowiec, zakwestionował nazwę. Wieloletni samorządowiec, no ale z tą poprawką, kim był w PRL-u przede wszystkim, prawda? No, proszę to jednak przypominać. Bo to wygląda, samorządowiec znaczy, że tak, działasz demokratyczny samorządowiec. No a przypomnijmy właśnie lata 80., lata 70. i działania wtedy. Tak, w tamtych funkcje, czasach pełnił również pan Marian Luto. Naprawdę, proszę nie przywoływać tego nazwiska jako jakiejś postaci wiarygodnej, bo dla mnie jego wiarygodność jest absolutnie ujemna. Ale ja w żadnym miejscu nie przywoływałem ani jako wiarygodna, ani nie jako wiarygodna. Pan mnie zaprosił, panie redaktorze, pan mnie zaprosił do radia, bo coś powiedział Marian Luto. Przecież taka jest prawda. No, taka jest rzeczywistość. Bądźmy poważni. Wróćmy do sprawy. Nie chcemy mówić o nazwą. Nazwa nie jest jakąś nazwą skodyfikowaną, chociaż przyjęła się chyba, bardziej niż moja nazwa, której używam jakby w wystąpieniach publicznych także. Ja nazwałem to miejsce może w sposób trochę taki literacki. Ostatni krzyk obławy. Bo rzeczywiście, że to było miejsce, skąd wywożono już na śmierć, no to myślę, że to jest nazwa taka trafna, no ale oczywiście, powtarzam, trochę literacka. Natomiast jeżeli mówimy o ostatnim tymczasowym obozie, to nikt nie rozumie tego w ten sposób, że tam były jakieś zasieki, jakieś mury, jakaś infrastruktura. Tego nikt nigdy nie mówił. Rozumieliśmy to i na pewno rozumie to tak Związek Pamięci Obławy Augustowskiej i tak na pewno rozumie to memoriał i profesor Nikita Pietrow, że było to miejsce, gdzie po prostu zwieziono aresztowanych w obławie, skąd potem te przyszłe ofiary
przetransportowano na miejsce kaźni, którego nie znamy jeszcze. Jest podejrzenie, że to mogą być kaletyn po stronie białoruskiej. Największe podejrzenie kieruje się w tamtą stronę, ale nie jest to pewne, ponieważ nie zostało to zbadane. Więc panie redaktorze, nie jest kwestia ani w nazwie, ani w dokładnym miejscu, czy to było w tym miejscu dosłownie, czy 500 metrów dalej, czy to jest miejsce przybliżone, albo dokładne. Według memoriału i Nikity Pietrowa to było to miejsce, które wynika ze współrzędnych, prawda, z odległości, 5,5 kilometra mniej więcej od GIB. Ale powtarzam, i jeszcze raz to podkreślam, nie ja to ustalałem. Więc teraz, jeżeli ktoś kwestionuje na podstawie jakiejś opinii jednej osoby, której zresztą nie możemy wysłuchać, bo już jej nie ma wśród żywych, a na tym się opiera, kwestionuje ustalenia stowarzyszenia, które otrzymało Nagrodę Nobla, no to o czym rozmawiamy? Kwestia też przywołana podczas tej rozmowy, obchody w GIBach. Tak, panie redaktorze, obchody były w trzecią niedzielę lipca, tradycyjnie przez wiele lat. Były obchody organizowane właśnie tradycyjnie, można powiedzieć, ale pamiętajmy o tym, ja o tym już wspomniałem na początku, że w 2015 roku Sejm uchwalił ustawę, która ustanawia dzień 12 lipca Dniem Pamięci Obławy Augustowskiej. I teraz, jeżeli ktoś chce ignorować ustawę sejmową, o którą nie było łatwo, o którą naprawdę bardzo ciężki bój stoczyliśmy w Sejmie, ponieważ to nie była wtedy większość, która by tego chętnie słuchała i na to odpowiadała pozytywnie. Udało mi się wtedy przekonać większość parlamentarną, politycznie inną niż moja opcja. I to jest fakt bardzo ważny. No nie po to ustanawia się ustawowy dzień, który zresztą takie wielkie znaczenie ma, bo jeszcze raz powtórzę, dzięki temu wiedza o obławie stała się sprawą ogólnopolską. Zainteresowały się nią media ogólnopolskie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli w którym roku? 2014. Jeżeli ktoś kwestionuje ten fakt, ktoś może zapytać, dlaczego nie od razu dostosowano. No właśnie to chciałem zapytać. No można to pytanie dzisiaj postawić, no ale to myślę, że była jakaś też refleksja nad tym, co robić z tą sprawą, ale to znowu nie ja, a Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej podjął uchwałę w tej sprawie. Ja wspieram Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Z mojej rodziny na szczęście Bogu Najwyższemu dzięki nikt nie zginął, ale moim obowiązkiem obywatelskim, poselskim jest wspierać działania tych, którzy chcą upamiętnić i poszukiwać prawdy o tej wielkiej zbrodni. I teraz w uchwale Związku Pamięci, która była podjęta kilka lat temu, była taka intencja, żeby to była najbliższa niedziela wobec daty 12, jeżeli 12 nie wypada w niedzielę. Jeżeli data 12 wypada w niedzielę, no to oczywiście obchody powinny być w niedzielę 12, ale jeżeli wypada w inny dzień, no to 12, to w niedzielę, przepraszam, najbliższą wobec tej daty, po to, żeby wszyscy mogli w dniu wolnym od pracy uczestniczyć w obchodach. Niestety powstała sytuacja, powiedziałbym, niedobra, sporna, taka, że obchody gminno-parafialne, czy trochę diecezjalne może. Ksiądz biskup twierdzi, że diecezjalne. No tak, ale jakby w nazwie tam słyszę, widzę właśnie w mediach parafialno-gminne czy gminno-parafialne, ale to wszystko jedno. No. Ale nawet gdyby diecezjalne, to obszar, na którym była obława augustowska, jest szerszy niż diecezja, bo cztery powiaty. Suwalski, przypomnę, augustowski, sejneński i sokulski. Ale te obchody muszą mieć charakter państwowy i ogólnopolski. No po to jest właśnie ustawa, żeby tak było i to leży w interesie wszystkich, którzy chcą oddać cześć i pamięć ofiarom obławy augustowskiej. Ale ponieważ powstał ten spór, niepotrzebny moim zdaniem, naprawdę się zastanawiałem nad tym, jak z tego wyjść, no bo przecież... Wymyślił pan? Tak. Rzecz w tym, żeby była jedność. Jeszcze raz powtórzę. My powinniśmy upamiętniać ofiary obławy augustowskiej godnie i zgodnie. Godnie i zgodnie. W związku z tym podczas ostatniego walnego zgromadzenia Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, które się odbyło w ostatniej niedzielę, więc przedwczoraj, poprosiłem o rozważenie Związek Pamięci, byłem gościem tego zebrania, tego zgromadzenia. Poprosiłem Związek o to, walne zebranie delegatów, czy walne zebranie członków, może tak powiem, żeby, skoro jest spór, to wrócić do ustawowej daty i obchodzić po prostu Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 12 lipca, zgodnie z ustawą sejmową. 10 kwietnia, kiedy była katastrofa smoleńska, obchodzony jest 10 kwietnia, a nie w żaden inny dzień. 1 września, wybuch wojny, 1 września, a nie w żaden inny dzień. 17 września, 17 września. Niezależnie od tego, w jaki dzień tygodnia to wypada. I myślę, że to powinno pogodzić wszystkich. Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej podjął jednogłośnie uchwałę w tej sprawie i w związku z tym
Obchody organizowane przez Związek Pamięci Obławy Augustowskiej i wszystkich, którzy wspierają te obchody, a przecież to Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej jest tym głównym depozytariuszem pamięci o obławie, będą organizowane od przyszłego roku, 12 lipca, niezależnie od tego, jaki to będzie dzień, niedziela czy wtorek, to będzie środa prawdopodobnie w najbliższym roku. I to, myślę, powinno rozstrzygnąć sprawę. I zapraszam wszystkich do tego, żeby skupić się właśnie podczas uroczystości 12 lipca, uhonorować ustawę, którą tak zabiegaliśmy, na której tak zależało nam wszystkim, no i skończyć ten spór niepotrzebny. Czy pana zdaniem wystarczy tu decyzja związku? Bo do czego nawiązuję? Nawiązuję do wystąpienia księdza biskupa Jerzego Mazura. Byłem na obchodach zarówno tych organizowanych w drugą niedzielę i w trzecią niedzielę na obchodach diecezjalno-gminnych, gminno-diecezjalnych. Ksiądz biskup mówił, że takie kwestie warto rozstrzygać w szerokim forum na drodze konsensusu, a pan poseł wspomina tu, że w niedzielę zapadła decyzja. Panie redaktorze, ustawa to rozstrzygnęła, ja tu nie widzę sensu jakiegoś dalszego dywagowania wokół tego. No ustawa ustanawia dzień 12 lipca. I jeżeli to ten demokratyczny głos społeczeństwa... Ale to co, teraz będziemy dyskutować z każdym na temat tego, czy 12 lipca, czy nie 12 lipca? Przepraszam, na tym polega demokracja. Tylko, nie. Demokracja polega na wyborze Sejmu, panie redaktorze, który ustanowił dzień 12 lipca, dniem pamięci ofiar obławy augustowskiej. No i tego nie wolno kwestionować. Ja nie chcę się odnosić do słów księdza biskupa. Powiem tak, że mam nadzieję, że wszyscy teraz będziemy już poza sporem obchodzić ten dzień 12 lipca. O to się zwracam, o to proszę, o to apeluję. Natomiast jeżeli chodzi o opinie, oceny księdza biskupa to i hierarchii kościelnej, to ja słucham tych ocen, opinii wytycznych jako katolik w sprawach wiary. Natomiast w sprawach publicznych mam swoje zdanie. Zamknijmy temat GIP. Tak jak wspominałem przed audycją, mam szereg pytań. Pytań dotyczących rzeczywistości naszej codziennej. Co pan powie kredytobiorcom, których raty kredytów wzrosły 2-3-krotnie? Pan głosował na pana Glapińskiego na drugą kadencję NBP. Powiem kredytobiorcom to przede wszystkim, że mają możliwość skorzystania z wakacji kredytowych i myślę, że wielu albo większość z tych wakacji kredytowych korzystnych w tej sytuacji, no oczywiście bardzo trudnej sytuacji dla wszystkich, bo mamy wzrost cen, mamy inflację spowodowaną sytuacją międzynarodową, zwłaszcza agresją Rosji na Ukrainę. Wszystko przecież potem się pozmieniało, poszybowały ceny, wzrost cen surowców energetycznych, prądu, paliw. No, to jest sprawa Europy i właściwie świata całego, nie tylko Polski. Natomiast tu Glapiński, pan prezes Glapiński, Adam Glapiński, nie ma nic do rzeczy jego nazwisko, po prostu... Ma dużo do rzeczy, panie redaktorze. No, ale to wzrost, podniesienie stóp procentowych nie jest decyzją pana prezesa Glapińskiego, tylko Rady Polityki Pieniężnej, to od tego zacznijmy. To jest ciało zbiorowe, kolegialne. Tam zasiadają wybitni przedstawiciele ekonomiści, nie tylko pan Adam Glapiński, prezes. Ale to myślę, że możemy się z tą decyzją zgadzać, czy ona była za późna, czy ona nie była za późna, ale był czas, kiedy były bardzo nisko procentowane kredyty i z tego wtedy kto się zdecydował, to korzystał. Potem nastąpiła ta turbulencja, że tak powiem, inflacyjno-cenowa i na skutek podniesienia właśnie stóp procentowych. To podniesienie stóp procentowych, jak rozumiem, jest jednym z narzędzi walki z inflacją, nadmierną inflacją. Sądzi pan, że to nie fair trochę bić się inflacją tylko kosztem kredytobiorców? Panie redaktorze, no ale to ci, którzy wzięli kredyty ze stałą stopą procentowania, nie mają tego problemu. Także tutaj każdy decydował się na to wtedy, kiedy podejmował tę decyzję. Oczywiście był czas korzystny, bardzo korzystny. No i przyszedł czas trudny. Ja oczywiście nie mówię, że nie mam problemu. Problem jest i to potężny, ale to nie jest problem tylko kredytobiorców. To jest problem całego, powiedziałbym, całej Europy co najmniej, no Polski też i świata. Musimy robić wszystko, żeby przejść ten trudny czas jak najsuchszą stopą, stąd właśnie te wakacje kredytowe dla kredytobiorców. Odroczony wyrok. Jak pan o to zapyta, nie tylko, niech pan się w to wczyta dokładnie, to nie tylko odroczony wyrok. Poza tym, nie, to pan tu raczej nie ma orientacji, jak widzę właśnie. Mam doskonałą jako kredytobiorca, panie pośle. To nie tylko na tym polega.
Jest możliwość spłaty także podstawy, większa możliwość, potem to daje korzystne spłaty w następnych ratach, ale nie, skupmy się na tym, że to jest odroczenie w czasie trudnym, niech to będzie. Mamy nadzieję, że stopy procentowe też będą możliwe, będą obniżane. No, pan prezes Klepiński mówi, że w przyszłym roku może właśnie to się zacznie. Miejmy nadzieję, że szybciej, oby jak najszybciej. No ale to tyle, no to co ja mogę powiedzieć jako polityk, jako poseł w tej sprawie. To nie jest sprawa ani przecież uzależniona ode mnie, ani od pana. To jest sprawa obiektywna. No martwimy się tym. Myślę, że polskie państwo, polski rząd robi co można, żeby osłonić przede wszystkim obywateli, samorządy, gospodarstwa domowe. No nie, panie pośle, sprawa jest uzależniona i ode mnie, i od pana, bo mamy demokrację. Pan, podnosząc rękę za panem Glapińskim, za tą drogą, legitymizuje ten wybór, że podnosimy stopy procentowe kosztem kredytobiorców, sami przekazujemy duże dotacje, czyli wtłaczamy pieniądze na rynek, ale to w tym momencie kredytobiorcy ponoszą największy koszt hamowania inflacji, jeżeli w ogóle ta inflacja nie hamuje. Nie tylko kredytobiorcy, panie redaktorze, ponosimy wszyscy koszty wzrostu cen i inflacji, niech pan tak nie mówi. I ci, którzy mają kredyty, to ponoszą, i ci, którzy nie mają kredytów, również ponoszą. Gdyby to był kto inny, a nie Adam Glapiński, pewnie robiłby mniej więcej to samo. Ja nie widzę tutaj, nie poczuwam się jakby do czegoś, do winy, że głosowałem za wyborem pana Adama Glapińskiego. Oczywiście, że głosowałem i uważam... Głosował pan, bo dyscyplina, czy bo sumienie, czy bo logika? Ale panie redaktorze, no nie było innego kandydata, którego można byłoby rozważać, który by miał wiarygodne jakieś inne, jakąś wiarygodną inną koncepcję. No, opozycja krytykuje wszystkich, krytykuje rząd, wszystkich ministrów, premiera, wszystkie osoby, które są wybrane do pełnienia funkcji przez nasz obóz polityczny, ale nie przedstawia żadnych propozycji konkretnych. Natomiast proszę zauważyć, panie redaktorze, że poza tą sprawą, bo się pan skupi na kredytobiorcach, może pan sam jest kredytobiorcą dlatego, nie wiem. No właśnie powiedziałem. Ale to i to jest problem, przecież ja nie uciekam od tego, żeby to przyznać, tylko też proszę zauważyć, że rząd, parlament, większość parlamentarna, czyli większość Prawa i Sprawiedliwości, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, tak nazywamy nasz obóz polityczny, no ale głównie Prawo i Sprawiedliwość czyni wszystko, żeby przejść ten trudny okres jak najsłuszną stopą, jeszcze raz to powtórzę, z jak najmniejszymi stratami. No proszę zauważyć, ostatnio samorządy otrzymały, wczoraj mówiliśmy o tym, otrzymały 13,7 miliarda złotych w skali kraju na właśnie te działania związane z efektywnością energetyczną. Mogą je wydawać na oświetlenie, na wydatki bieżące, na inwestycje. Samorządy także przecież korzystają z dużych dotacji finansowych, no jeżeli chodzi o pan Wilka z lasu Polski teraz. Ład, inne programy. To powoduje, panie redaktorze, że mogą przy dużym wkładzie budżetu państwa, 95% Polski Ład daje środków na daną inwestycję, to przy innych albo przy własnych środkach musiałyby samorządy przeznaczać swoje pieniądze ze swoich dochodów na te cele. Sorry, moment jeszcze. A tak to mogą właśnie te inne środki zwolnione przeznaczyć na inne wydatki. Nadwyżka operacyjna samorządów w Polsce, panie redaktorze, jeżeli pan już chce tak rozmawiać dalej, tak, za pierwsze półrocze wynosi 20,5 miliarda złotych. Nadwyżka operacyjna. Panie pośle, właśnie samorządowcy. Radio mieści się w Suwałkach, więc powiedzmy o Suwałkach. Samorządowcy mówią, tak, Polski Ład, tylko na Polskim Ładzie miasto straciło. Podnoszą tu kwotę 95 milionów, nawet jeśli chodzi o Suwałki. Taką kwotę wymieniał niedawno Jacek Niedźwiecki, radny z ugrupowania Koalicja Obywatelska, Platforma. Na sesji Rady Miejskiej prezydent Suwałk nawet mówi, to przybrzmiewa taki przekaz, że wy nam już nie dawajcie, ale przede wszystkim nam nie zabierajcie. Nie, panie doktorze. Samorządy zwracają uwagę, że straciły na podatkach. Teraz dostają no nie straciły, Polskiego no, Ładu to jest nieprawda, dotację. No, ale pan mówi nieprawdę. No. Że to wyrównanie jest, nie pokrywa straty, panie prezydent mówi. Wyrównanie rządu nie pokrywa straty. A żeby było ciekawiej, tyle pieniędzy wtłoczonych na rynek sprawiło to, że no, wzrosły ceny inwestycji. No dobrze. I miasto dostało dotacje na inwestycje, na które teraz miasta nie stać. Mówię, jak nie stać? Bo prezydent, 95% prezydent mówi, że nie wie co wybrać, czy remontować franciszkańską, przebudowywać, czy powstańców wielkopolskich. Panie redaktorze, no ale dobrze, pozwoli pan. No nie jest prawdą, że samorządy straciły w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o dochody podatkowe. Zyskały i to bardzo dużo. Jak pan chce, to ja panu przygotuję następną audycję, niech pan mnie zaprosi w niedługim czasie, żeby to nie uciekło. Związek Miast Polskich już przygotował taką listę. Ja panu przygotuję dane konkretne odnośnie Suwałk, jeżeli pan chce o Suwałkach rozmawiać, czy o innych samorządach. Nie jest to prawdą. Między 2015 rokiem a 2022 rokiem wzrost dochodów samorządowych, dochodów podatkowych także, nie dotacyjnych tych,
już o tym nie mówię, bo to nigdy, takich pieniędzy nigdy nie było jak w dotacjach teraz, w Polskim Ładzie nie tylko, ale wzrost dochodów samorządowych z PIT-u i z CIT-u jest, mimo obniżki podatków, jest ogromny, prawda? Naprawdę, tutaj mogę wykazać liczby, nie pamiętam w tej chwili tego, ale mogę to panu przygotować, jak pan chce. Ja nie znam wypowiedzi prezydenta Suwałk, z którym ostatnio mi się nawet zupełnie nieźle współpracuje, żeby on właśnie tak mówił, jak pan teraz to przywołał, bo zabiega o środki na inwestycje, ja go wspieram w tym, otrzymuje duże środki miasto Suwałki no, do dyspozycji prezydenta i władz samorządowych, a że wzrost cen nastąpił, także inwestycji, to prawda, no ale to przecież zupełnie jest już inny temat, o którym zaczęliśmy wcześniej mówić, natomiast dochody samorządów i te podatkowe, i te dotacyjne naprawdę są duże, większe niż kiedykolwiek i naprawdę nie ma powodów, jeszcze raz to chcę bardzo mocno powiedzieć, to co mówiłem wczoraj na konferencji w Białymstoku, żeby dzisiaj samorządy na przykład wygaszały oświetlenie uliczne, albo zamykały szkoły czy przedszkola. Naprawdę nie. Tym bardziej, że... A jeszcze są takie instytucje, które już ogłosiły, że w styczniu będą Uniwersytet Białymstoku, wczoraj uczestniczyłem w inauguracji właśnie i wspomniałem też o tym, oczywiście na tyle delikatne, ile trzeba było to zrobić w wystąpieniu inauguracyjnym, ale ogłosił Uniwersytet, że zamknie uczelnia, czy będzie zdalne nauczanie w styczniu. Czy nowy budżet będzie? No, to są działania niezrozumiałe, panie redaktorze. Mówią, że nie mają pieniędzy. Ale on nie wie, czy będą pieniądze, bo to jest nowy budżet 2023 roku. Nie powiedział, że zamkną w grudniu, bo może zabraknąć. Tylko w nowym budżecie od stycznia. To są działania dla mnie niepojęte, panie redaktorze. Tak jak niepojętym działaniem jest odmowa niektórych samorządowców współdziałania z rządem, jeżeli chodzi o dystrybucję węgla. To jest zadanie własne gmin, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, a ciepło na pewno taką potrzebą jest. Słyszę opinię, że twierdzą, że cały proces uruchomienia tej dystrybucji sprawi, że ten węgiel będzie droższy niż na skupach. Właśnie chodzi o to, żeby był tańszy. Naprawdę ja słyszę ten głos samorządów opozycyjnych. Jakoś nie ma z tych, które są neutralne, czy przyjazne tym działaniom, które rząd prowadzi. Niekoniecznie wprost politycznie, partyjnie, ale przyjazne w sensie skutków działań i celów, do których dążymy. Panie redaktorze, Suwalski PEC, o ile wiem, zamawiał węgiel i chyba, jeżeli się nie mylę, to bezpośrednio z Rosji. Nie korzystał z pośrednictwa rządu w tej sprawie. To teraz my nie mówimy, że Suwalski PES na przykład ma zamawiać samodzielnie węgiel z Kolumbii, z Australii czy z Kazachstanu, tylko rząd ten węgiel sprowadzi, a jest prośba o pomoc, ale to nie jest tylko prośba, tylko to jest tak naprawdę nasz wspólny obowiązek władz centralnych i władz lokalnych, żeby ten węgiel tak rozdystrybuować przy pomocy firm komunalnych, przy pomocy dobrych kontaktów ze składami węgla na miejscu, żeby on nie był, panie redaktorze, zbyt drogi. On nie powinien kosztować dzisiaj, jak analizowałem ceny, które wynikają z tych kosztów sprowadzenia węgla, on nie powinien kosztować dzisiaj ponad 2000 zł, a potrafi kosztować grubo ponad 3, nawet ponad 4. Widzisz, że Szymon mi tu daje znaki, że tak. Musimy kończyć, bo ramówka rzecz święta. Rozumiem o tym, oczywiście. Rozumiem, ale to szkoda, że nie możemy częściej rozmawiać. Kończąc, jeszcze mam jedno pytanie. O co chodzi z pańską ochroną? Bo od lat korzysta pan z drogiej limuzyny, ma pan ochronę rządową. Nie wiem... Skąd obawa? Pan redaktor doskonale wie, że na te pytania nie będę odpowiadał, ponieważ one są objęte ochroną informacji niejawnych i na ten temat mam tyle do powiedzenia. Może pan zrezygnować na własne życzenie z takiej ochrony? Panie redaktorze, mam tyle na ten temat do powiedzenia. Okej, kończymy. Nie namawiać na rozmowę, żebym łamał przepisy prawa. Nie może pan powiedzieć, czy może pan na własne życzenie zrezygnować z ochrony kosztowej zresztą? Panie doktorze, ja panu nie mogę na żadne pytanie w tej sprawie odpowiedzieć, chociaż może nawet bym chciał, bo wtedy może by... Dobra, to inaczej. Może pan by tych pytań nie zadawał. Pomijając tę kwestię, obawia się pan kogoś? Panie doktorze, odpowiedziałem na pytanie, patrz wyżej. Kończymy. Ani sprawa przyznania ochrony, ani okoliczności przyznania, ani działań z tym związanych nie może być przedmiotem tego typu odpowiedzi publicznych, panie redaktorze, no przecież są przepisy. Gościem Radia 5 był pan Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze tych pytań mi zostało, trudno. Dziękuję za spotkanie. Chętnie przyjdę do pana za parę dni, jak pan zaprosi. Pytania, nie sądzę, żeby pan to zrobił. Pytania zadawał Artur Parafinowicz, kto wie. To tyle w audycji. Dziękuję państwu za uwagę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam państwa serdecznie. Kto słuchał i wytrzymał z nami. Dziękuję pięknie, do usłyszenia. Do widzenia.